Dwa dni po pierwszym tego typu nalocie na oddalony o 1800 km od Izraela jemeński port w Hudajdzie nadal szaleją tam pożary. Ogień strawił zbiorniki paliwowe i magazyny, gdzie Huti składowali otrzymywane z Iranu drony. Sahal ma w zapasie cały bank celów w Jemenie. Nie zawaha się uczynić z niego użytku w razie dalszych prowokacji zbrojnych. Izrael nie używał dotąd lotnictwa na szerszą skalę, bo sprzeciwiał się temu Biały Dom. Ale po rezygnacji Bidena z dalszej rywalizacji naciski zza oceanu wyraźnie słabną. Wygląda więc na to, że w ramach wielofrontowej wojny z Teheranem Sahal dokonywać będzie dalekosiężnych nalotów, także w innych rejonach Słonecznego Orientu.